Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Dzień dobry, dzień dobry. Mówiłam wam kilka dni temu, że zamówiłam kwiatki i wazon i są przyszłe, także zjem śniadanko i się za to wezmę. Co prawda jest napisane this way up, czyli tutaj do góry. Było do góry nogami, ale mam nadzieję, że wszystko jest całe i zdrowe. Tak więc, moi drodzy, bierzemy się za rozpakowywanie. Nie wiem, czy na ogólnie to będzie widać. Nie będzie. Kocham cię. Pozmarowałem twoją chleb. Fałszujesz i fałszujesz. A ty jesteś oryginalny. A ty jesteś nieoryginalny. A ty jesteś kwiatowa lady. Także już wam pokazuję wazon. Wziąłem ten taki ich popularny wazon. Ponoć takiego szukali i sami stworzyli, bo nie było. O, i zobaczcie, taki wazon. Piękny, co? Piękny. Zobaczcie? Nie wiem, nie widzę go za bardzo. Przystępujemy do kwiatów, moi drodzy. Ciekaw jestem, jak ona na pewno już zdechła przyszła i połamała. Nie, ona dzisiaj tak o, dzisiaj one muszą dojść do siebie. Ponoć najlepiej się robią w trzeci dzień od dostawy, czy tam w drugi dzień. O, wiecie, ogólnie to sobie przed chwilą wymalowałam paznokcie, żeby chociaż mieć paznokcie ładne, bo wyglądam jak kupa za krzaka. O Boże, nie wyglądasz jak kupa. Mogę ci zrobić zdjęcie i pokazać, jak kupa wygląda. Radek. No? No. Poka. Poka. No to wstań. Nie, wyjmij. Wow! Welcome to a flowerful life. Oczywiście ja nie będę cały czas u niego zamawiała kwiatów, no bo nie, no bo kosztują 25 funtów. Czy raz na dwa tygodnie mogłabym. Tyle płacę za takie zwykłe. No i bukiet, moi drodzy, jaki mamy, to jest French Fancy. Tak to wygląda, widzicie? French Fancy. Jest pokazane, jak ułożyć, widzicie? Ale jestem podekscytowana, a już was ściągnę i pokażę wam, jak to wygląda. Tak to przychodzi zapakowane. Tak wygląda wazon. Że z moim kodem też ewentualnie byście mieli zniżkę, czy darmowy bukiet pierwszy, nie wiem. A ja bym też z tego miała zniżkę, także wam dam pod spodem. Dobra, zaczynamy. Czyli trzeba dać te chryzantemy pierw w trójeczkę. Zobaczcie, jak one są zapakowane. Tak to wygląda w takich łebkach. Look. Dobra, mam tutaj jeszcze jedną odżywkę. Nie ma czerwonego żadnego. No nie ma czerwonego, to jest jakiś tam senny, jeszcze tulipany rozkwitną na białe. Ubogo wygląda, tyle ci powiem. No tak, no bo to są same pąki. Aha. Na razie. To są pąki, to wygląda, wiesz. No trawa. Ubogo to może nie, ale no właśnie widać, że są jeszcze nie rozkwitnięte, nie? Oczywiście będę do niego wracała za kilka dni, pokażę wam, bo on z dnia na dzień będzie coraz inaczej wyglądał. No ale przepiękny jest, bardzo mi się podoba. Jak to wszystko się porozwija, te pąki wszystkie, jak tulipany rozkwitną, te chryzantemy jak rozkwitną, to będzie po prostu baja. U mnie, moi drodzy, mąż cały czas gotuje, no i oczywiście porcja znowu jak dla żołnierza, frytasy domowe, znowu nie wiem ile czasu nie jadam, także zjem frytasy, tutaj spaghetti z courgetti i tu jest taki niby sosy czy roll wegetariański, ale aż trzy, aż tyle frytek, dziękuję mężu. No ale mi się ta
Kapa pokulkowała, muszę ją po prostu już chyba niedługo wyrzucić. No strasznie, zobaczcie, cała w kulkach jest, a dopiero co wyprana. A chciałam wam pokazać ten lakier, co mam dzisiaj na paznokcie, bo sobie pomalowałam paznokcie. Chciałam się troszeczkę lepiej poczuć, a nie chcę się malować oczu i później zmywać tego. Także pomalowałam sobie paznokcie. No to jest lakier z Operation Navy. Dosyć stary jest, ale spoko. Znaczy spoko, wiecie, cały czas jest bardzo dobry, jeśli chodzi o konsystencję. Ale wam zawsze mówiłam, że lakiery z OPI u mnie się nie sprawdzają. Nie wiem, jak możliwe jest... Wiecie, teraz też oni mają hybrydy, ale nie wiem, jak możliwe jest chodzenie do salonu na manikier z lakierami z OPI i za to płacić, bo malowałam ile godzin, co moi, zobaczcie, już mam końcówki zdarte, a tak naprawdę nic nie za dużo nie zrobiłam. Naprawdę. Także i to za każdym razem, z każdym jednym lakierem OPI tak mam. Z każdym jednym. Dajcie znać, jakie wy macie doświadczenia z OPI, jeśli macie jakieś takie. I który lakier? Tylko co prawda nie ma tutaj żadnej bazy, ani żadnego topcoatu. Może też to dlatego, ale nawet z topcoatem pamiętam, że one były byle jakie. Wyobrażacie sobie, moi drodzy, że to już jest 17:36? W szoku jestem, cały czas jasno. Co prawda w domu już ciemno, muszę zaraz stać lampkę zapalić, ale tutaj cały czas jasno. Tak, szkodniczku? Tak. Muszę puścić psa powolutku, bo pani nie ma siły. Tutaj tak, pięknie. Uwielbiam, co prawda bałagan na stolikach, ale ślicznie jest. A ja jeszcze wam, moi drodzy, chciałam pokazać taką piękną makramę. Zobaczcie, jaka piękna, przepiękna makrama. Ja ją kupiłam na takiej akcji tutaj charytatywnej. Jedna z naszych dziewczyn choruje niestety na raka trzustki, czwarty stopień. No i dziewczyny zorganizowały, wiecie, takie aukcje, jak często widzicie jakieś aukcje, że coś jest do wylicytowania i ludzie po prostu dają jakieś fanty i wszystko idzie na ten cel. No i ja wylicytowałam taką makramę, przepiękna jest. Czy to ma być tutaj, czy do tyłu, jak myślicie? Czekajcie, zobaczę do tyłu. Chyba do tyłu, żeby ten wzorek to było widać. No chyba. Jak myślicie, tak czy tak do przodu? Nie, na pewno. Ale chociaż tak też ładnie wygląda. Ale jak tutaj dam do tyłu, to widać wzorek wtedy. Także ja mam taki kolor piaskowy. Wygrałam taki kolor piaskowy. Przepiękne to jest, co robi tutaj jedna dziewczyna od nas. Chyba za 50 funtów to wylicytowałam. Płaciłam właśnie pieniążki na tą zbiórkę, a mam taką makramę. Ja wam podlinkuję zarówno zbiórkę, jak i stronę do Oli, która robi właśnie te makramy. Także sobie możecie popatrzeć, bo jest przepiękna. Chcę ją dać do sypialni, będzie wyglądała rewelacyjnie. Herbatka mi się parzy, ale światełka tak dziwnie wyglądają. Ciekawe, czy jak rozjaśnię, to nie będą tak... Robiły? Nie, zgasiłam ci się, Ola, ty co już zupełnie jesteś piźnięta. No, ale nie, to tak za jasno jest, bez sensu. Ale dobra, niech będzie tak. Cześć, moi drodzy, już się dzisiaj z wami witałam, jak kwiatki układałam. Troszeczkę ponagrywałam, ale pokazuję się z luneczką moją, maleńką, kochaną. Moją maleńką pipulką. Wczoraj leżała u mnie w nogach i tak sapała. Co weszła? Od razu chciała wchodzić pod kołdrę. Wchodziła znaczy pod kapę. Weszła tylko pod kapę. Zaraz zaczynała stękać, bo jej gorąco. Tylko ją odkryłam, to patrzyła na mnie obrażona i się chowała pod tą kołdrę, także... To po co do mnie przychodzisz tutaj, jak ci tak gorąco? Co? Po co tutaj do pani przychodzisz? Głupol mały. O, już patrz, już koniec, już się tuli, już znowu chce być przykryta. Nie dogodzisz psu, nie dogodzisz psu. Ja sobie zrobiłam herbatkę, za chwileczkę muszę troszeczkę tutaj uprzątnąć. W ogóle zobaczcie, Radka kącik słodyczowy. Wszystko tam zbiera, wszystko. A ona jest przepiękna, a tutaj ktoś tu jadł winogrona i to nie był mój mąż, to ja i zostawiłam. Ale ładnie wygląda. A ogólnie to chciałabym wam powiedzieć, że... Cały czas siedzę w domu, jeszcze w przyszłym tygodniu też będę siedziała w domu, ale już dzisiaj sobie zarezerwowałam urlop, tak? Znaczy wysłałam datę, kiedy chciałabym mieć urlop w tym roku, nie wiem czy ja wam mówiłam, znaczy mówiłam wam na pewno, że mój bratanek się oświadczył Małgosi, Małgosia powiedziała tak. Ogólnie bardzo, już wam mówiłam, bardzo się cieszymy z Radosławem, także mam nadzieję, że
No wiecie, że damy radę po prostu polecić do Polski. Trzymam wielkie, wielkie kciuki, też trzymajcie, żeby to się udało. Naprawdę, oby nie musieli przekładać. Moi rodzice w ogóle na dobry pomysł padli i powiedzieli, że jakby coś się miało stać, no to niech sobie wezmą tutaj ślub, jeśli chcą. A kiedyś jakąś imprezę na się na spokojnie zrobi w Polsce, właśnie muszę im podsunąć ten pomysł, albo pewnie Gosia widzi. Jakby coś miało nie wyjść, no ale wierzymy, że mamy wyjść. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że właśnie zarezerwowałam urlop, mimo że jeszcze nie widzę, jak latają samoloty. Czy będą latały, czy będziemy mogli polecieć, no po prostu nie wiemy, nie wiemy nic. Ale właśnie przyszedł już prezent ślubny. I mój Radek mówi, a co jak przesuną, czy ten prezent będzie tutaj stał, a może pojedziemy, jak się teraz w czerwcu wszystko wyluzuje i im damy ten prezent. I powiem wam, że mówię do Radka, bo mój Radek, wiecie jaki Radek jest, na pewno wiecie, jeśli nas dłużej oglądacie, on zawsze jak ma jakiś prezent dla mnie, on po prostu nie wytrzymuje i on mi zawsze prędzej daje, on taki jest. I ja się zawsze z niego śmieję. I jak mi o tym powiedział, no to ja do niego oczywiście, co ty kanasz w ogóle za głupoty, absolutnie nie ma szans, nie robimy, tak? Ale wiecie, że teraz, jak mi tak powiedział, ten prezent przyszedł wczoraj, jak mi tak powiedział, to mi się już dzisiaj chce do nich jechać. Na razie jeszcze nie pojedziemy, ale wiecie, już bym chciała do nich pojechać i dać prezent. Także mój mąż ma taki na mnie właśnie wpływ, jakbyście nie wiedzieli, taki zły ma na mnie wpływ. Prezent dać pół roku przed ślubem. A w ogóle to ja muszę schudnąć na ten ślub, a powiem wam, że teraz... Teraz dużo ogólnie nie jadłam podczas tej mojej rekonwalescencji, podczas tej mojej choroby, ale nie oszukujmy się, nie ruszałam się w ogóle, także tak. Także jak dojdę do siebie, to trzeba się wziąć porządnie i za ćwiczenia, i nie za dietę. Dużo nie jadłam, chociaż dzisiejszy obiad może o tym nie świadczy, ale uwierzcie mi, ja nie jem wszystkiego, co mi Radosław nakłada nigdy. Czekamy na wesele. Nie możemy się doczekać. A jeżeli trzeba będzie przełożyć, to będzie przełożyć. A jeżeli trzeba będzie zmniejszyć ilość gości i nas nie zaproszą, to się nie obrazimy. Absolutnie. To wiecie, to jest ich dzień i będą musieli nas odwołać. No to trudno, no to też się nie obrazimy. No co? No nic nie zrobimy przecież, prawda? Nic nie zrobimy, niestety takie są realia. Bardzo szkoda, bardzo przykre i bardzo szkoda, że jest tak, a nie inaczej. No ale nic nie zrobimy. Dobra, biorę się za herbatkę, jestem jakaś znowu dzisiaj otępiała, biorę się za herbatkę na spokojnie, tak jakbym robiła coś szalonego przez ostatnie dni i szalała. Wiecie co zrobiłam wczoraj? Wczoraj zupełnie nie zrobiłam nic, bo zupełnie nie mogłam się ruszać, nie mogłam wstać z sofy. No i dzisiaj dopiero się robię taka w miarę okej teraz, a jest godzina 19:40, czyli tak naprawdę zaraz będę już musiała iść spać, spać, bo położyć się do łóżka, a ja dopiero teraz dostałam w miarę jakiejś takiej siły, żeby pochodzić, żeby cokolwiek porobić. I właśnie muszę to wykorzystać, bo wiem, że to zaraz minie. Wczoraj przespałam praktycznie cały dzień. To jest jakiś, powiem wam, dramat. No po prostu dramat, nie mam siły. Nie mam siły. Nie mam siły. Ale to minie. Ja wierzę, że to minie. Powoli minie. Ogólnie to zobaczcie, kilka godzin, no bo oczywiście tutaj w pokoju jest ciepło. I kwiaty już rozkwitają. Zarówno te, przecież to były maleństwa. Jak i tulipany, te lwie paszcze, ja na nie mówię, też mi zaczynają kwitnąć. Tutaj te mi się pootwierały, ta mi się rozprostowała. Przepiękne. Ja ogólnie wam powiedziałam, że będę miała dla was kody, ale już wszystkie rozdałam na Instagramie, także na pewno będę miała kolejny bukiet i będę musiała szybko ten film wrzucić, bo te kody są ważne tylko tydzień czasu, także też wam dam. I to jest kod, który uprawnia was do darmowego bukietu, o. A jak wy sobie weźmiecie darmowy bukiet, to mój kolejny będzie za pół ceny. Taka widzicie, taki paradoks, bo ja za swój płaciłam, za kolejny też płacę, a mam darmowe kwiaty dla was, także... Także tak. Właśnie wyciągnęłam już naczynia z... Boże. No i tak właśnie mam cały czas. Boże, no wiecie z czego. Ze zmywarki. I moi drodzy, świetnie to się sprawdza. To co prawda mówiłam wam, kupiłam jakieś, nie wiem, felerne, że jest łobli. Znaczy nawet nie felerne, tylko tam po prostu dopiero później zaczęli robić, że takie wzmocnienie też dawali do tyłu. To akurat nie ma, a wszystkie te, które patrzyłam, są mniejsze, także zostawiłam sobie te. Ale naprawdę oszczędność miejsca jest rewelacyjna. Co prawda mam nadzieję, że jak już wiecie, będziemy mieli nową kuchnię, to po prostu będę to wszystko trzymała w szufladach, nie będzie takiej potrzeby, ale naprawdę... świetna opcja. Biorę się za chlebek, będę robiła ten 5-seed bread z białej mąki, tym razem zrobię,
Mam chęci na białą mąkę, nie wiem czemu. I ciasteczka maślane. Pierwszy raz będę robiła ciastka maślane, ale Radek ostatnio zrobił więcej masła. Także zrobię, żeby się nie zmarnowało. Tak jak mówię, użyję zwykłej takiej białej mąki specjalnej do chlebów. I to jest w tym chlebie bardzo dużo nasion, także będę miała siemię lniane. Będę miała taką mieszankę nasion. Dynia. I moi drodzy, nasionka chia, a na wierzch posypię sezamem. Także tak, już się nie mogę doczekać tego chlebka na śniadanek. Na śniadanko będzie idealny. Chlebuś już jest. Tu jest taka, widzicie, dosyć, Boże, jak to ustawić, żeby to było światło. Dosyć lejąca konsystencja. Ja go tylko wygładziłam namoczoną dłonią, żeby wiecie, żeby tak ładnie wyglądał. I on teraz przez jakąś godzinkę musi nam rosnąć. Powiem Wam, że ja bardzo lubię ten chleb. No i niestety troszeczkę, znaczy niestety, troszeczkę mąki wymieszałam oczywiście. Wiedziałam, że nie dam rady tylko z pszenną. Także dałam tej pszennej pełnoziarnistej. Także to mi tutaj teraz przez godzinkę sobie będzie rosło. Mogę zostawić tutaj, nie trzeba przykrywać. Ja już tutaj nalałam płynu. Ło! Zakrywam. Przed chwileczką mam tak bardzo dokładnie. A ja się tutaj biorę tymczasem za mycie pojemnika. I dajemy po cieście 8 minutek i będzie czysta. Składniki wsypane, 30 sekund w ciasto wyrobione. Także teraz co tu muszę zrobić? Aha, po prostu formułować już kuleczki, obtaczać w cukrze. I moi drodzy, do piekarnika. Także zajmie mi to co wszystko. 5-7 minut może? Moi drodzy, tak wyglądają ciasteczka. To są ciasteczka kruche oczywiście. Do piekarnika, tak jak mówiłam, i 15-20 minut lub dopóki nie zbrązowieją. No już udzisz się. Jakby ktoś chciał wiedzieć, co jem na kolację, to zobaczcie. Mała puszeczka, uwielbiam te małe puszki, są w sam raz idealne. Proszę bardzo, ciasteczka gotowe. Ile wyszło? 18 ciasteczek wyszło. Tylko ja zrobiłam takie większe, bo one w ogóle powinny być o takiej średnicy 4 cm, a ja zrobiłam, zobaczcie, takie spore. Także teraz do studzenia, niech sobie tu siedzą. Śniadanie już mam na jutro gotowe, znaczy jeszcze jutro będę kończyła, na jutro i na pojutrze. Radek nie lubi takich rzeczy jak chia, także tutaj mam chia na mleku migdałowym, słodzonym tym razem. A Radek sobie robił też mięsiwo ostatnio. Także dzisiaj już włożyłam mu do lodówki, już jest po drugim gotowaniu, także będzie miał. A ja, moi drodzy, jutro mam zamiar się zabrać ze sobą lodówkę. Wszędzie mięsiwo, no bo Radek teraz robił, ale tutaj naprawdę to wymaga porządku, zrobienia porządku. Także jutro mam nadzieję, mi się to uda zrobić. Dzisiaj miałam lepszy dzień. Ostatnio tak jest, że mam jeden dzień dobry, później źle, dobrze, źle, dobrze, źle. Mam nadzieję, że jutro też będzie w miarę okej. Że będę po prostu mogła to zrobić. Także śniadanko jest. Jutro Wam pokażę, jak to wykończyłam. Leż. Pani tylko przykryła. Pani przykryła, idzie spać. Już nie wstawa, już nie wstawa, już nie będę głaskała. Już nie wstawa. Dzięki, moi drodzy, za dzisiaj. Pamiętajcie o kciuku do góry lub w dół. O komentarzu. I co? Do następnego razu. Pa!